Ekipa postanowiła wysłać nas na wakacje. Nas, czyli pracowników, montażystów, operatorów, asystentów, abyśmy odpoczęli, no i spędzili razem fajny czas. No jedziemy, proszę państwa, do Kielc, gdzieś nie wiem nawet jak się hotel nazywa. No i niestety, ale już na samym początku wyjazdu uszkodził mi się mikrofon. Ale uwierzcie mi, zrobiłem wszystko co mogłem, aby skleić to jak najlepiej się da. A w tym czasie dojechaliśmy do hotelu i oto nasz pokój. Tutaj. Khartoum. Ja nigdy w hotelu nie byłem, to jest mój pierwszy raz w życiu w hotelu. A teraz idziemy sobie coś zjeść i będziemy walczyć o to, kto będzie mógł iść na masaże, bo jest nas chyba z 12 osób albo więcej. No właśnie, jak to w ekipie. Jeżeli nie ma czegoś wystarczająco, no to trzeba wylosować. A jeżeli losować, no to na kole fortuny. Praktycznie wszyscy chcieli iść na masaż, ale były tylko i wyłącznie 3 miejsca. A osób, jak widzicie, prawie 20. Także to koło fortuny zadecydowało, kto się na niego uda. Ostrość. Dawid, operator, czyli ty. Teraz zabieg na 12. Ja nie wiem, jak to będzie truskawka melowe. Chciałem ci wygrać jak zwykle. No nic. Chłopaki wpadli też na bardzo dziwny challenge, którego nie radziłbym powtarzać. Ale jak widzicie, tym razem się udało. Myślę, że ktoś tu będzie. Ale bywały też takie sytuacje. Ale jesteśmy na minus jeden. To jest Marcel. I nie ma co o nim gadać, wystarczy spojrzeć. Zapukamy do innego pokoju i spierdolimy przy pokój. Razem z Przemkiem chcieliśmy bardzo zagrać na jakimś automacie. No ale niestety... Ale wiesz, że to jest odpięte od prądu. No ale poruszymy. Żaden z nas nie miał wtedy pieniędzy, żeby na tej maszynie zagrać. Dwa razy dwa złote. Ej, ale właśnie mamy... Ale tylko tak. Raz złoty już jedna jest. Ej, wymienię to w recepcji stary. I koło tu. No co? Postanowiłem go jednak przekonać, że granie na maszynie u lizaka za 4 złote i się totalnie nie opłaca. I chciałem, żebyśmy zagrali o jakąś maskotkę. No ale jak to Przemek, on musi zakręcić kołem fortuny. Kiedyś było pewnie po prostu 2 złote, a potem się zrobiło parę. Ulululululu. Ale jak będzie 0... To będzie 0. O, dwa lizaczki. O. Jeden. O, będzie drugi. Ej, patrz! O kurwa! Wyłącza się fotokomórka jak masz. Ale teraz mamy szansę wygrać najlepszą maskotkę. Tak, według mnie najlepsza maskotka to jest ta. To jest ta, bo ona ma dwie twarze, można ją... Ona jest bardzo ładna i ona jest fajna dotyka. 4 złote jedna gra, 5 złotych dwie. Pepe weź, albo a to bierzesz. No i jak wiecie, na tych maszynach jest bardzo ciężko wygrać, ale próbowaliśmy. Budżet 20 zł. No co tu? Pepe, prawo, prawo musisz. Jak klikniesz, to już koniec. No nie będzie to Pepa, no ja bym Pepe wziął. Nie. No kur... Jeszcze bardziej ktasny. Przez ją! To może ten zielony. Bo to fajne jest ta zielona, bo to fajne. No, tak. Dziwnie, bo to już było, że było naprawdę na kropu złapać. Nie, to, bo to jest sobie tak zaprogramowane, żeby trzymało i żebyś teraz znowu kupił za 5 zł. Czas, ten czas, babcie. Poczekaj. Stary, prawie żeśmy go mieli. Dobrze, no, nie użyj maszyną. Nie, nie. Potrzebuję. Samo k***a zrobiło. Jest, dobra, dobra, ale... Jak to mówiłem, radości nie było końca, no bo wreszcie coś wygraliśmy. Jest to sklejka losowań z 2 dni. A przy okazji dowiedzieliśmy się pewnej ciekawej rzeczy. No. Powiem wam pozytywną wiadomość, że u Weroniki, jak nagrywaliśmy ten, pan powiedział, że oczywiście nieodłączna część wyjazdu, czyli basen. No ale tam nic nie nagrałem, jedynie udało mi się ukraść kilka przebitek. A następnie Jojo zaproponował, abyśmy poszli na squasha. Ale to, co się tam działo, to... No właśnie, a jak już udało mi się odbić, to stało się to. Także postanowiłem zagrać w coś bezpieczniejszego. W coś, co kiedyś potrafiłem grać. A mianowicie w ping-ponga. Albo tenisa stołowego. Mimo wszystko, od zawsze, na zawsze będę przegrywać i przegrywam we wszystko. I tak samo było w ping-ponga, również przegrałem.
Ale wierzyłem. Uwierzcie mi, wierzyłem do końca, że w końcu w coś wygram. Padło na FIFA. Kiedyś byłem w nią naprawdę dobry. Ale proszę państwa, tutaj zaczynamy mecz Real Madrid PSG. O co gracie? Ale tutaj muszą być pieniądze. Tutaj muszą być emocje. Dobra. Tylko tak o masz na 2000, nie? No nie, za dwie dychy. Maciek za dwie dychy. Był byłemu klubowi, ale ależ piła! I Daniel. Co ja zrobiłem? Nie wierzę. Ale no panie, tak nie wiesz, jeśli to tak wiesz, nie? Bo muszę mieć strzał. Co? No nie wiesz. Gol! Ja to taki lamerski, to nawet nie mam. No, nawet nie umiesz gola normalnego strzelić. Nie, no do... Masz dwa gole brzydkie, po pierwsze. Nie, no nie. Jest! Proszę. No teraz co? Teraz działo wszystko, tak? Działo? Działo? Działo. Chłop był najbardziej głodny ze wszystkich, nie? Już przestałem być głodny. Paris Saint-Germain, Mbappé! Dziękuję. Jedziemy do Maka? Jedziemy do Maka. No a wieczorem wszyscy razem postanowiliśmy wspólnie zagrać w jakąś grę, no i padło na Mafię. No ale jak wiecie, do Mafii trzeba dobre pomieszczenie i znaleźliśmy właśnie to. Ej, tutaj zagrajmy w Mafię! Jak się ustraszył? Mamo, zamyka się oczy, po kolei się budzą różne osoby. Jest mafia, która ma za cel zabić innych i w ogóle zabić wszystkich, żeby wygrać. I jest miasto, czyli ci, którzy są dobrzy i ich celem jest po prostu wyeliminować mafię przez głosowania w ciągu dnia. Głosują wzajemnie, kogo wsadzić do więzienia. Czyli mamy po prostu mafię, mamy miasto, wróżkę, która może obronić nas przed tym, jeżeli chciałaby nas zabić mafia, oraz policjanta, który może się dowiedzieć, kto jest z mafii, a kto jest prawilnym mieszkańcem. W tym momencie Jojo dotyka nas w głowę, abyśmy się dowiedzieli, jaką rolę będziemy mieć. No i wybrał mnie jako mafiozę. Pierwsza noc przed nami, czyli wszyscy zamykacie oczy. I w tym momencie budzi się mafia. Budzi się mafia, mafia ma się rozejrzeć, ma się obeznać z tym, z kim w ogóle są i wskazać jedną osobę, która jest duża b***a. Pozdrawiam się, Jojo. Dobra, mafia podjęła decyzję, może iść spać, więc mafia zamyka oczy i w tym momencie budzi się policjant. Budzi się policjant i wskazuje jedną osobę. Jeśli pokaże kciuk do góry, to znaczy, że ta osoba jest dobra, a jeśli pokaże kciuk w dół, to znaczy, że ta osoba jest z mafii. Policjant wskazuje mi palcem jedną osobę. I policjant, niestety, ale pokazał na mnie i dowiedział się, że jestem z mafii. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, bo miałem zamknięte oczy. No, wróżka wskazuje, kto będzie bezpieczny tej nocy. Wróżka może spokojnie iść spać i budzą się dzisiaj wszyscy. Wszyscy otwierają oczy. A, oprócz. Ale niestety, jest tej nocy. No nie pier... Niestety, ale... Zaraz zobaczę te k***y, mi się lęsą. No ostatnio na służbie swojej, jak jechałem w swoim radiowozie, widziałem pana suchorka pod sklepem, coffee shopem tak zwanym, i tam miał pewne utargi. To są pomówienia, absolutnie się tak nie przyznaję. Ale ogólnie to się zgadza, które to było? Dobra, głosowanie. Nie, najbardziej podejrzana rzecz jest taka, że Przemek zawsze drze k***y na całym regulaminie. A teraz się widzisz. Tutaj postanowiłem wrobić Przemka w to, że jest z mafii, bo jest zbyt cicho. I ja nigdy w mafię nie grałem, więc nie miałem żadnego doświadczenia. Nie wydawało mi się, że to może być podejrzane. Chociaż teraz jak na to patrzę, to jest mega podejrzane. No to... Więc odbaliście k***a mnie. Przyznaj się, kim byłeś. Tak, mogę powiedzieć? No tak, dawaj się. Wróżką. O, z dupy wysnuł to! Ale głupoty gadasz! Dla b***a nie powiedziałem! Wszyscy idą spać i budzi się mafia. W tym momencie mafia otwiera oczy. Mafia dokonała wyboru. Budzi się policjant. Policjant wskazuje jedną osobę. Kciuk w górę oznacza, że jest to dobra osoba. Kciuk w dół, że zła. Budzą się wszyscy bez osoby, która próbowała jakiś porządek tutaj zachować. Czyli? Wiedziałam, to jest kłopot. Serio? Wam już zostawiam decyzję. Nie mów nic, że jesteś. Ale co Ania mówiła przecież? Ja chciałbym zauważyć, że jesteś dwie osoby, które rzuciły jakiekolwiek oskarżenia tutaj. Na kogokolwiek. Mimo, że w ich interesie jest wyeliminować te osoby, a w interesie nas to jest dowiedzieć się, kim jest mafia. Dawid, Kamil. A Marcin? To są swoje k***y, a to rzuciły jakieś podejrzenia. Dobrze, Marcin jest po prostu suchorem. I tutaj mały mistake, ponieważ ja oskarżałem Marcela o to, że jest z mafii. Problem był taki, że on był z tej mafii. I to samo zrobiłem z Zuzą. Również Zuzę oskarżyłem o to, że jest z mafii, a ona też jest z mafii. Po prostu ja ich nie widziałem. Naprawdę, nie widziałem ich. W tym wypadku, Dawid, idziesz do więzienia, jakim byłeś? Mafią.
przed wami sama końcówka gry, gdzie okazało się... No, także chociaż w Mafię udało się wygrać, ale teraz creme de la creme. Chowany na ślepo w Ficolandii, w tym takim parku z kulkami. Dostaliśmy zgodę od bardzo miłej obsługi hotelu i myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że ten chowany to był największy fan dla każdego. Ej, stary, nagrodą fajnie by było, jakby załatwić na przykład na następny dzień, nie na jutro, tylko na pojutrze, jakiś jeden zawieźć, na przykład spa i to byłoby, stary. O, kurwa, masaże. Więc pokrótce opowiem wam zasady. W tym momencie szuka Dawid operator, ale nie była to gra, gdzie zwycięzca wygrywa masaż, tylko była to gra rozgrzewkowa. Zadaniem osób chowających się było to, aby po prostu nie dać się znaleźć, nie dać się dotknąć przez szukającego, a szukający miał zasłonięte oczy. Również osoby, które się chowają, nie mogły się przemieszczać. Teoretycznie, bo w praktyce i tak każdy gdzieś się tam ruszał. Natomiast dozwolone było to, aby jakimś tam sposób wyginając ciałem unikać tego, aby nas osoba szukająca dotknęła. I w rundzie, którą właśnie widzicie, gdzie szukał Dawid, to nie znalazł on bodajże w tej grze aż 5 osób. Natomiast main eventem tej gry będzie szukanie przez cichego. I tą grę dam wam praktycznie w 70%, bo to jest po prostu złoto. Graliśmy również na dwóch szukających, ale zamiast osób, których mieli szukać, znajdywali sami siebie. Kurwa, kto to? No i main event, gramy o masaż, jakikolwiek kto sobie wymarzy, a szukającym jest oczywiście... Zaliczamy, nie? Ej, cichy, złapałeś pierwszą osobę przez przypadek. Tutaj masz wyjście, dawaj. Ej, cichy, ja tędy nigdy. Dole, cichy. Tędy, ja mogę iść gdzieś, daj, gdzie mam iść? Tamtędy. Jak tu mam jest? No masz mnie, kurwa. Jest. Masz martwiela. Upadaj, upadaj. Miała być dobra skryjówka, Dawid. Jojo! Proszę wydupcać, bo rozumiem, że tam jest gdzieś wyżej wyjścia. Nie, tam wyżej się nie da głowy zmieścić. Tu cichy jest do góry. Środkiem, środkiem tutaj, środkiem! Środkiem? Gdzie środkiem, chłopie? Operacja wyszczuplająca. Jezu! Gdzie jest? To ja, to ja, to ja. K***a, Przemek! Zdrowa. Ale k***a, się ślizga, j***ale. U psów to się nazywa sameczkowanie. To ja, to ja, to ja, to ja. Ale jaja. Ale komedia. Sześć osób? O, no tu też coś jest. Znaczy to ja się ruszałem teraz, bo po prostu idę przed tobą. To coś czuję. To nie jest Przemo. No nie. To znowu komedia teraz będzie, część 2. Środkiem, środkiem, stary! Środkiem i... Dawaj teraz, stary, no chodź i w lewo! Od razu w lewo idź, stary! Musisz iść tu, bo tu wyjdziesz z tego. Teraz musisz iść tam, jak chcesz. Czy jak bo... pójdę troszkę tam zabij? Nie, to wyjdziesz, wyjdziesz w ogóle z zabawy. Kurwa, jestem za nim. Oh, fuck. Idź, bo ja jestem za tobą! Nie! Może zróbmy jakąś papę, że może wprowadźmy go na poziom, na którym zostali ludzie. O, bez kitu, no zróbmy tak. To idź, ja, prosto. Idź teraz już za nie w dół. A nie, nie! Pro... Ten poziom jest dobry, mogę. Ten poziom. Idź. Ostatnie 3 minuty. Aha. Płasko, na dół. Cichy, nie poddawaj się. To nie jest tak, że się nie poddawaj, k***a. Dobrze, idzie, tutaj. O k***a,
O nie! Ja tu walczę o życie, a nie kurwić. Co tu jest? Dobra. Ale cyrk! Nie, dobra, ogólnie ogłaszam chyba koniec, bo 25 minut. Tak, patrz tam, widzisz za tą siatką. To było nie do, to było nie do. Nie, bo oni jeszcze biegają. Nie możesz się serio zaklinować. No serio, czekaj. Masz! O nie! Dobra, dobra, idę. Dobra, git, git. Jezus. Ale ogólnie przez chwilę miałem pełny dacie, nie? I o ile szukanie przez każdego trwało po 20-30 minut i nie znajdowali wszystkich, to Jojo, totalny global elite, zamknął gierkę w mniej niż 10 minut. Musicie to zobaczyć. A Ispan p***a. To mówiłem, że on jest zbyt inteligentny tą zabawę. I tak, tutaj idziesz do góry, a tam sobie idziesz na dół, nie? Wiem. Idę tu. Chociaż... Mam kuleczki, tu jest super kryjówka, zaraz tam idę. Ktoś tam jest? O nie, człowiek blur, idę stąd. Ja tu się udusiłem. Tak, gdzie będziesz szedł? Mam korytarz w lewo, środku mam tuby, tu basen, wszystko wiem. Ja jestem tutaj. O nie. Idziesz pod walcami? Masz, on wie, gdzie jest w ogóle ze wszystkim. Ja się bardzo dostałem. Jojo, w ilu przyszło ten mapie jest zrobione? Znaczy cały dół właśnie kończę, nie? Tu jeszcze jest... Tu jest klocek, tutaj wchodzę. Nie, byłem na górze jeszcze. Idziesz na górę, to ja. A, to ja. Co? 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 Co